nigdy nie sądziłem, że to powiem, dlatego nigdy nie mów nigdy. Przywitajcie go ogromnymi brawami, Norbi! Dzień dobry. Dobry wieczór. To był Maciek Adamczyk. Wielkie brawa. Maciuś Sklano i Maciek mają wiele wspólnego. Jeden ma Downa, a drugi gra w klanie. Michał Wiśniewski. Jedyny człowiek, który miał więcej żon niż hitów. Ale jego żony przyjęły dużo hitów. Lorenzo, nie wiem, czy wiecie. Nie. Proszę Państwa, nie wiem, czy wiecie. Michał miał raka odbytu. Był trochę przerażony, ale miał profesjonalną opiekę medyczną i mu go wycięli. Po operacji chciał zobaczyć ten guz na własne oczy. No i w ten sposób poznał mandaryna. Proszę Państwa, pośród wszystkich ludzi, którzy wyleczyli się z raka, jest też Michał Wiśniewski. Jak wielu ludzi na onkologii musiało to wkurwić? Serio, on? Proszę Państwa, po wyleczeniu się z raka Michał zaczął doceniać małe rzeczy. Tak powstała filiżanka. W szufladzie ma jeszcze projekty innych piosenek. Prześcieradło, dywanka, Postakiszana. Kajetan przyznał mi się ostatnio, że widział żonę Michała nago, jak chodzili do przedszkola. To nie jest pierwsza cipka, jaką zobaczył w życiu, bo dzień wcześniej zobaczył wśród starszaków twarz Wojtka Fiedorczuka. Kochani, drugi raz, kiedy Kajetan zobaczył Dominikę Tajner nago w przedszkolu, to jak odprowadzali dzieci Wiśniewskiego. Michał jest wyjątkową osobą. Wszyscy szybko poznali się na jego talencie. Jego matka, jak tylko usłyszała tego aniołka, z biegu zaprowadziła go do domu dziecka. W domu dziecka też docenili talent Michała i wysłali go do Niemiec. Bardzo mnie cieszy, że co roku obchodzimy Narodowe Święto Fanów Ich Troje. 1 listopada. Drodzy Państwo, dziękuję serdecznie. Michał. Michałku, dziękuję Ci za zaproszenie serdecznie. Niestety nic nie słyszałem, co mówiłeś. Już chodzi. Dziękuję Ci za zaproszenie. Ale patrzyłem na Maćka i wiedziałem, kiedy bić brawo. Dziękuję Ci za zaproszenie. Pieniądze prześlę pocztą. Dziękuję bardzo. Tak.